Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Tu i teraz. 16 minut po godzinie 7. Zachęcam do subskrybowania kanału Radia Warszawa na YouTubie. Zapraszam także do wsparcia nas i bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy już nas wspierają i można nas wesprzeć na przykład poprzez Patronite. Tam wystarczy odnaleźć Radio Warszawa i wszystkim patronom, wszystkim tym, którzy nas wspierają. Bardzo, bardzo dziękujemy. A w naszym studiu Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. ZUS w tym roku świętuje 90 lat. Tak, w tym roku obchodzimy 90-lecie zakładu. To kawał pięknej, ale też trudnej historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak naprawdę o całej historii zakładu można by oddzielną audycję przeprowadzić, bo ona jest naprawdę obszerna i piękna, ale z tej dzisiaj pragnę zaprosić wszystkich słuchaczy na wystawę, która została zorganizowana właśnie z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia zakładu. Wystawa pod tytułem Rzeczpospolita Ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce będzie mieściła się w Muzeum Twierdzy Modlin od 2 do 9 września. Serdecznie zapraszamy. Jest to wystawa, która składa się z 22 tablic i dokładnie opisuje całą historię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od jego powstania w 1934 roku przez okres funkcjonowania jego podczas II wojny światowej, podczas powstania warszawskiego, poprzez czasy powojenne, aż po czasy współczesne. Serdecznie zapraszam od 2 do 9 września w Muzeum Twierdzy Modlin. Taką wystawę można obejrzeć. A 90 lat temu ZUS zajmował się tym samym, co dziś? Tak, ZUS zajmował się tym samym. Dodatkowo miał również inne rzeczy, którymi się zajmował. Na przykład miał związek z budownictwem. Na samym początku funkcjonowania zakładu więcej składek wpływało do zakładu, a mniej świadczeń zostało wypłacanych. W związku z tym taka ciekawostka, którą też słuchacze dowiedzą się z wystawy, jest taka, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych tą nadwyżkę Właśnie inwestował w budownictwo. Zapraszamy do Twierdzy Modlin. Tam można obejrzeć tę wystawę i dowiedzieć się więcej na temat ZUS-u, ale 90 lat temu na pewno ZUS nie zajmował się świadczeniem aktywny rodzic, bo dopiero zacznie się nim zajmować. A tak naprawdę to są trzy świadczenia, więc pomówmy o nich. Komu one przysługują? Aktywni rodzice w pracy. To jest program dla tych, którzy chcą być aktywnie zawodowo. Tak, generalnie cały program z założenia ma pomóc rodzicom i opiekunom dzieci, pogodzić wychowanie dziecka do lat 3 w obowiązkach służbowych, w pracy. Generalnie cały ten program ma takie założenia i właśnie z tego programu, tak jak pan powiedział, mogą rodzice i opiekunowie zawnioskować o jedno z trzech świadczeń. Właśnie pierwsze świadczenie to aktywnie rodzice w pracy. Jest to świadczenie skierowane do aktywnych zawodowo rodziców, którzy pracują, którzy prowadzą swoje działalności gospodarcze i wychowują dziecko do lat 3. Żeby skorzystać z tego programu, to dziecko nie może uczęszczać do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub być pod opieką dziennego opiekuna. Świadczenie co do zasady będzie wynosiło 1500 zł miesięcznie na dziecko, a jeżeli pociecha będzie miała stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, to ta kwota może wynieść 1900 zł. Czy to jest to świadczenie, które potocznie nazywa się babciowym? Tak, to jest to świadczenie, z którego będziemy mogli korzystać.
rodzice będą musieli iść do pracy, no bo muszą być aktywni zawodowo i możemy skorzystać z pomocy babci lub dziadka, żeby dzieckiem zająć się w domu. Świadczenie aktywnie w żłobku. Tu jest trochę więcej różnych warunków do spełnienia, więc poświęcimy trochę więcej czasu temu świadczeniu. Ono trochę zastępuje dotychczasowy bon, który wynosi 400 zł i jest wypłacany z ZUS. Tak, tak, ma pan rację. Świadczenie aktywnie w żłobku ma zastąpić od 1 października, bo generalnie cały program rusza 1 października i rodzice i opiekunowie będą mogli składać wnioski od 1 października. Ma zastąpić aktywnie w żłobku obecnie obowiązujące wypłacane dofinansowanie do żłobka, które tak, wynosi 400 zł. Po zmianie będzie wynosiło również, tak jak aktywni rodzice w pracy, 1500 zł na dziecko, a jeżeli dziecko będzie miało stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, to 1900 zł. Tutaj warto powiedzieć taką kwestię, że ta cała kwota za dofinansowania tego, cała kwota opłaty za żłobek nie może być wyższa niż 2200 zł. Przepis mówi o tym, że jeżeli jest wyższa opłata za żłobek, no to świadczenie nie przysługuje. I tak naprawdę to rodzic... Tak naprawdę musi być tylko spełniony ten warunek, że dziecko musi uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub być pod opieką dziennego opiekuna. Czyli tak jak w tym momencie ten bon, który wynosił 400 zł. Tak, właśnie tutaj warto podkreślić to, że jeżeli rodzice i opiekunowie korzystają z tego bonu, tego dofinansowania na pobyt dziecka w żłobku, to warto zaznaczyć, żeby złożyli ten wniosek o to świadczenie, bo świadczenie nie będzie wynosiło 400 zł, a 1500 zł. Zasada wypłaty tego świadczenia jest taka sama, więc będzie ono wypłacane nie na konto rodzica, tylko na konto placówki, do której dziecko uczęszcza. A jeżeli ta opłata wynosi mniej niż 1500 zł? Czy rodzice otrzymują nadwyżkę, czy nie? Nie, otrzymują taką kwotę, jaka jest opłata za żłobek. Mhm. A jak ta opłata za żłobek jest liczona? Bo załóżmy, że 2200 zł to jest to czesne, ale no, jeszcze trzeba zapłacić za wyżywienie. Mhm. Czy w związku z tym ta cena za wyżywienie powoduje, że z danego żłobka nie będziemy mogli skorzystać, czy tylko to czesne, ta opłata sama jest brana pod uwagę? Jakby ustawa mówi o tym, że do tej opłaty nie wlicza się opłaty za wyżywienie. W związku z tym trzeba sobie to przekalkulować, ile jeszcze to wyżywienie będzie kosztowało. Rozumiem. Świadczenie aktywnie w domu. To świadczenie, które będzie przysługiwać rodzicom, którzy zostają. Chcą opiekować się swoją pociechą. Świadczenie aktywnie w domu jest to świadczenie, które jest skierowane do rodziców, którzy nie pracują, nie są aktywni zawodowo i których dzieci nie chodzą do żłobka lub klubu dziecięcego. Rodzice czy jedno z rodziców? Dziecko nie chodzi. Mhm, tak. Ale rodzice, jeśli chodzi, zostają w domu. Oboje czy jedno? Mhm. Jedno z rodziców. Tak naprawdę to... Jeżeli jeden rodzic pracuje, to warto skorzystać z tego świadczenia aktywni rodzice w pracy. Jeżeli spełnią inne pozostałe warunki do świadczenia aktywni rodzice w pracy, bo również rodzice będą musieli uważać, skorzystając z tego pierwszego świadczenia, że muszą uzyskać pewne przychody. Ale jeżeli będą mieli jakiekolwiek pytania na temat tego akurat świadczenia, tego pierwszego, to zapraszamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Staramy się do każdego przypadku podejść indywidualnie, ale wracając do tego ostatniego świadczenia aktywnie w domu, to świadczenie aktywnie w domu ma zastąpić obecnie wypłacany rodzinny kapitał opiekuńczy. Pewnie część z rodziców korzysta z tego świadczenia. Z jedną pewną zmianą, że to świadczenie będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko. Obecny rodzinny kapitał opiekuńczy jest przyznawany na drugie dziecko od 12 do 35 miesiąca życia. Od 1 października będzie to świadczenie wypłacane. Jeżeli rodzic złoży wniosek o to świadczenie, to będzie również pula 12 tysięcy złotych, ale
tylko 500 zł miesięcznie będzie wypłacane. Nie tak jak teraz. Teraz rodzic mógł wybrać albo 500 zł miesięcznie, albo 1000 zł miesięcznie. Czy te programy będzie można zmieniać, bo sytuacja zawodowa też może się zmienić? Dokładnie. Tak naprawdę rodzice i opiekunowie mogą zmieniać rodzaj pobieranego świadczenia w zależności od sytuacji zawodowej rodziców, czy sytuacji, że dziecko będzie musiało pójść do żłobka, czy z tego żłobka trzeba będzie zrezygnować. Bardzo dziękuję za te informacje. Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Mazowszu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.